Pani Joanna Łępicka z Załódzkiego Urzędu Skarbowego jest gościem Radia 5. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Sezon podatkowy w pełni. No to moje pytanie pierwsze. Czy duże są kolejki w Urzędzie Skarbowym? Czy już dużo Ełczan się rozliczyło z podatkiem? Kolejki mamy w zależności oczywiście od napływu podatników do Urzędu Skarbowego. Na dzień 12 marca do urzędu wpłynęło 14 582 zeznania. To dużo? To dużo. Także Ełczanie rozliczają się. Już wielu Ełczan się rozliczyło z fiskusem. Przy rozliczeniach nie zabraknie na pewno błędów związanych właśnie z rozliczeniami. I o tych błędach teraz chciałbym porozmawiać. Jakie są najczęściej popełniane przez podatników błędy przy rozliczeniach? Tych błędów podatnicy w zeznaniach popełniają coraz mniej, aczkolwiek no niestety te błędy występują. I tak najczęściej popełnianymi błędami przez podatników to jest brak złożonego podpisu w zeznaniu. Podatnicy nie dołączają również załączników w przypadku, gdy korzystają z ulg, bądź też prowadzą działalność gospodarczą. Załącznik, proszę Państwa, stanowi integralną część zeznania i winien być do niego dołączony. Również w przypadku wypełnienia wniosków o przekazaniu 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, pamiętajmy, że tą kwotę 1% należy zaokrąglić do 10 groszy w dół. To jest bardzo ważne. Właśnie 10 groszy w dół powinniśmy zaokrąglać kwotę 1% i powinniśmy pamiętać, że mamy taką możliwość przekazania 1%. O tym na pewno jeszcze porozmawiamy, ale najpierw chciałem zapytać o zmiany w stosunku do poprzedniego roku. Zmiany w ulgach i rozliczeniach. Chyba największą zmianą to jest inny sposób rozliczenia się z ulgi na dzieci. Tak. Jak już niejednokrotnie mówiliśmy tutaj na antenie, nastąpiły dość radykalne zmiany w przypadku korzystania przez podatników z ulgi z tytułu wychowania dzieci. W roku 2000, czy składając zeznanie za rok 2008, ulga przysługiwała za cały rok podatkowy bez względu na to, czy dziecko urodziło się na początku, w trakcie czy na koniec roku podatkowego. Natomiast w zeznaniach za 2009 rok ulga przysługuje proporcjonalnie za miesiące. I tak, gdy dziecko urodziło się w trakcie miesiąca, bez względu na to, czy na początku miesiąca, czy w trakcie miesiąca, czy ostatniego dnia miesiąca, ulga należna jest od tego miesiąca w pełnej wysokości do końca roku podatkowego.